Witam Was wszystkich. Mam na imię Włodzimierz Więzik. Przed 60, czyli połowa drogi przede mną. O 120 mam zamiar lat żyć. Chciałbym dużo powiedzieć, ale powiem konkrety. Najważniejsze są konkrety. W moim życiu, jak byłem w świecie, były konkrety. Byłem szalonym człowiekiem, kochającym śpiew, muzykę i taniec. Nie było imprezy bez Włodzimierza. Grałem na akordeonie, byłem zapraszony na jakiekolwiek balangi i Włodzimierz był. Mam cudowną żonę, jestem 30 lat stażu małżeńskiego. Wspaniałego syna, Przemysława, który tu gra na pianinie. Wspaniałą córkę, dwoje wnucząt, Adasia Sprężynkę i Patrycję, która się urodziła niedawno. Wydawałoby się, że byłem szczęśliwym człowiekiem. Katolik, góral z pochodzenia, Maryjka. Wiecie, kto tam góry zna, to tam jest tak, że Matka Boska jest taka twarda, że nie ma o czym gadać. Do kościoła szukałem Boga. Nie byłem w jakimś tam, tak jak którzy ćpali. Nie będę tu mówił o tych ludziach, którzy co robili. Ja też robiłem złe rzeczy, ale szukałem 50, prawie 7 lat Boga. Do kościoła chodziłem. Niekiedy dwa razy w miesiącu spowiadałem się. No wiecie co miałem? Miałem coś takiego, bo ludzie idą, żeby sąsiad widział, że był do komunii, prawda? A ja chciałem być czysty i szłem do spowiedzi. Te same grzechy przez 50 lat. Piłem alkohol, kłóciłem się z żoną, nie chodziłem do kościoła. Ksiądz, pokuta, różaniec albo litanie do serca Pana Jezusa. Za dwa tygodnie znów przyszedłem. Te same grzechy. Coś nie tak. Co było inspiracją? Inspiracją było to, że mój przyjaciel Janusz, 30 lat się znamy, też człowiek ze świata, zmienił się. A przy tym zmienił się mój syn, Przemysław, 15 lat temu. 15 lat temu mój Przemek oddał życie Jezusowi. Dla mnie to było nie do pomyślenia. Jedyny w naszej rodzinie, z Salesjami, ze wszystkim. Ja, synu, ja cię teraz przepraszam. Przepraszam cię za to, że jak byłeś w kościele, stałeś tak, jak leczyłem koło ciebie i tak się żegnałem ci pokazać, rozumiesz, jaki jestem wielki. Ja cię to przepraszam. Po raz kolejny przepraszam cię za to, synu. Wiem, jak cierpiałeś. Stałeś tak, ci chciałem pokazać, jaki to jestem świętym człowiekiem. To ty byłeś święty i jesteś święty. Ja to wiem. Teraz to wiem. Wiem, jak cierpiałeś, synu. Przepraszam cię tutaj w imieniu wszystkich. Ale jak do tego doszło? I to była taka inspiracja. Mój syn później poszedł w świat. Znacie jego historię. Tu nie będę mówił o historii Przemka, mówię o sobie. Jak pojechał do Danii, rozmawialiśmy przez internet, to wszystko. Ja mówię, Przemek taki coraz spokojniejszy jest. Tak jakoś coś się z nim stało. I mówił, miał komorę. Ja nie wiedziałem, co jest komora. Komorę, jakąś ma komorę, jeździ na wózkach i głowy, miał słuchawki, komorę miał. Później w domu czy coś, co tu chodzi. Przyjechał, z tej Danii wrócił i jakieś relacje takie między nami były lepsze. Mówi, tato, ja się zmieniłem. Chcesz się to zmienić? No tak, chcę się zmienić. Ale po kolejnej imprezie, której poszedł mój braci w Bielsku-Białej, impreza dwa dni, przyszedłem do domu. Od drogi, jak szedłem do domu, to zacząłem płakać. Boże, tak nie może być. Nie może tak być. Żona poszła do pracy, słuchajcie, klęknąłem w sypialni. Ja taki twardy gość. Boże, zmień mnie, albo mnie zabierz z tego świata, zabierz ten dom, zabierz to wszystko. Tylko mnie zmień mnie. Zmienię innego człowieka. Nie wiem, 3 godziny się modliłem, 4. Obudziłem się na drugi dzień, słuchajcie, inny człowiek. Zero przekleństw, zero stresów, zero alkoholu. Alkoholu zero, zero alkoholu. Moja żona szczęśliwa, cudownie, wspaniale. Jaki byłem szczęśliwy przez 10 miesięcy. Bo jestem półtora roku, jak odebrzucił sobie. Przez 10 miesięcy byłem takim szczęśliwym człowiekiem,
pewne zdarzenie takie. Kupiliśmy sobie samochód z żonką. Cofałem piękny samochód. Cofałem i uderzyłem tylną klapą w ten. W taki narożnik. I wdzięła się blacha. W domu awantura. Żona. Co ty samochód? Nowy samochód. Co to? Co z tego będzie? Nowy samochód. Wiesz, że to jest tylko samochód. Słuchajcie, poszłem do mechanika samochodowego. Taki znajomy sąsiad mój. I tu się złamałem. A byłem tak szczęśliwy, słuchajcie. Przyszedł jego syn, przyniósł 10 piw. Mi sobotnie, napijesz się? No czemu nie? Jedno piwo? Jedno piwo, co to jedno piwo jest? Zacząłem mówić, jak to mi jest dobrze z Jezusem. A to drugie piwo napijesz? Przecież mówisz, że krew Jezusa tam się obmywa, nie? Na krzyżu, jest omywana. Czyli wszystko wybaczy. Napij się drugie piwo. Czemu tak sobie myślałem? A to było diabła, ja wiem, to było diabła. Piłem się kolejne piwo. Przyszedłem pijany do domu. Awantura z żoną. Na drugi dzień też się poszedłem napić. Wtorek. W środę rano się napiłem też. Ale słuchajcie. To co mówi Artur? Że Jezus jest we mnie. Jak ja piłem, to on siedział koło mnie. Rozumiecie? On siedział koło mnie, on był koło mnie. Jak ja płakałem, jak ja cierpiałem. Nie poszłem na grupę do kościoła, do rybnika, nie poszłem na nabożeństwo, bo się bałem. Bałem się, jak ja po prostu tym ludziom spojrzę w oczy. I słuchajcie, zacząłem się modlić. Boże, to tak nie może być, nie może być, nie dam rady. Nie dam rady sam. Jak Ty, Boże, jesteś we mnie prawdziwy, to zmień mnie. Zacząłem czytać Pismo Święte. Zacząłem słuchać nauczań. Zacząłem komorę. Wstałem o 4 rano, poszedłem do pokoju drugiego, modliłem się do 7. Cudownie mi się zaczęło robić. Zacząłem się cudownie robić. Poszedłem iść na nabożeństwo do kościoła, do rybnika. Pozdrawiam cyganków, jak mi będą słuchać. Maxa, Andrzeja, Henię. Pozdrawiam. Wspaniali ludzie. Słuchajcie, tak jak tutaj, tam pierwszy raz upadłem. Dotknąłem z tym Duchem Świętym. Słuchajcie, tam zeszło wszystko ze mnie, wszystkie lęki. Całe uwielbienie leżałem, nie wiem, godzinę, ponad godzinę. Ale jak wstałem, słuchajcie, jak ja wstałem mocniejszy, że to nie było, Panie, jak ja wstałem mocniejszy, jaka krew przelewa, oczywiście tak, ale ja wstałem mocniejszy, mento, nie będziesz mnie dotykał, już nie będziesz mnie dotykał. Ja złamałem taką barierę w moim życiu, lęku, bo ja się, chodziłem te 10 miesięcy, bałem się napiję, co Bóg powie, teraz się nie boję, nie boję się, wiem, że chodzę sobie tu jak król, jak pan, leźniutko, spokojnie, bez lęków, luźny Włodzimierz, tak jak w świecie, wesoły, jak organikę. To tak uwielbionista jestem. Kocham Jezusa, kocham muzykę, uwielbiam. Muzyka jest we mnie. Co jeszcze chcę powiedzieć dla mojej rodziny, którzy mi się słuchać. Słuchajcie mnie, moja rodzino kochana. Kocham was bardzo. Mamo, bracia, kocham was. Słuchajcie. I mówię wam to teraz oficjalnie. Nie sekta mi kupiła auto, tylko ja sobie sam kupię auto. Mamo, wiesz o tym. Wiedzą o tym, co ci mówili, ale was kocham. Kocham. Ale słuchajcie, kocham was. A tu jest moja rodzina. To jest moja rodzina, prawdziwa moja rodzina. Jeszcze mi teraz to przyszło. Jedna rzecz taka do wszystkich katolików, wszystkich chrześcijan, którzy rządzą kościołem katolickim. Ja, święty człowiek Włodzimierz Więźnik, syn Boga Żywego. Coś wam powiem. Zmieńcie jedną doktrynę w kościele. Jest tak zwane podniesienie. Wiecie co, katolicy, którzy są, to jest podniesienie, że ciało się, chleb, przewina, to wszystko. Ponoszą ciało Chrystusa, ten opłatek, prawda? I się mówi tak,
Ja to zrozumiałem, jak byłem... To mi Arturze mówiłeś, Włodzimierz, nie będziesz chodził do kościoła katolickiego. A dziękuję ci za to. Ty, jak byłeś w Bielsku, powiedziałeś mi to. Ja poszłem, wiesz, i zobaczyłem ten absurd, który tam jest. Jest tak powiedziane. Słuchajcie, cytuję wam. Ten opatek jest podnoszony i mówią tak. Panie, po komunii, ja cię po spowiedzi jesteś. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Mówią tak? Jest tak? Amen? Jest tak? To ja mówię do wszystkich księży, papieża, posłuchajcie, zróbcie tak, zobaczcie. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz słowo Jezus, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zobaczcie, wiecie to. Zapamiętajcie wcześniej, 14 ze świętego miejsca w Warszawie, tylko, kto nie będzie słuchał. Zmieńcie tę jedną rzecz. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł, zamieszkał we mnie. Ale powiedz słowo, kocham Cię Jezu, jestem Twój. Będziesz szczęśliwy, a będzie uzdrowiona dusza Twoja. Amen? Amen. Jest Pasi, jest? Jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Chcę powiedzieć. Marynko, kochana moja żona, będziesz mi słychać. Kocham Cię bardzo, żona. Wiesz, przepraszam za ten świat, co był. Ale wiesz o tym, że Jezus Chrystus jest najważniejszy dla mnie. Mówię to, kocham Jezusa od siebie. Mówię to świadomie. I wiem, Boże, modlę się, że mnie w tym miejscu kiedyś stało ze mną, kochanie. I resztę spędzimy razem kolejne 60 lat. Dziękuję bardzo. Amen.